Przez następne 18 minut, czyli tyle mniej więcej, ile będzie trwało moje wystąpienie, na świecie urodzi się około 4590 dzieci. To oznacza, że w każdej sekundzie rodzi się 4 dzieci. 1, 2, 3. Minęły właśnie 3 sekundy. Czyli pośrednio byliście świadkami 12 nowych narodzin. Gratuluję. Każde narodziny to coś niesamowitego. Rodzi się nowy człowiek. Niestety nie wszystkie ciąże udaje się doprowadzić do szczęśliwego rozwiązania. Dlaczego tak się dzieje? Jest kilka powodów, ale według mnie kluczowym jest ograniczony dostęp do profesjonalnej usługi medycznej, do usługi monitoringu, do usługi diagnostycznej kobiet w ciąży. Pomimo tego, że mamy XXI wiek, wciąż na świecie są kobiety tak zwane wykluczone. Powiecie, pewnie mówi o krajach trzeciego świata, gdzie opieka medyczna, gdzie dostęp do usług medycznych jest po prostu ograniczona, opieka jest uboga. To prawda. Ale ograniczeń w dostępie do profesjonalnej usługi medycznej, do usługi monitoringu, do usługi diagnostycznej możemy szukać także na własnym podwórku. I nie musimy się przenosić do krajów trzeciego świata, bo te ograniczenia równie dobrze istnieją w krajach rozwijających się czy w krajach rozwiniętych. A żeby to pokazać, posłużę się konkretnym przykładem. Wyobraźcie sobie wszyscy, dosłownie wszyscy, jak tutaj jesteście, że jesteście w ciąży. Panowie też. Trudniej wyobrazić to sobie, zdaję sobie sprawę, ale wyobraźcie sobie. I to nie w jakimś tam pierwszym miesiącu, kiedy tak naprawdę jeszcze nic nie widać. Wyobraźcie sobie, że jesteście w trzecim trymestrze, czyli pomiędzy 28 a 40 tygodniem ciąży. Powiedzmy 34. I teraz wasz lekarz mówi wam, że chciałby, abyście przez najbliższe dni, tygodnie, może do porodu, wykonywali badania KTG. Dlatego, że chcę monitorować waszą ciążę, wasze nienarodzone dziecko. Co robicie? No musicie znaleźć miejsce, w którym to badanie KTG zrobicie. Załóżmy, że to będzie najbliższy szpital. Najbliższy? Co to znaczy? Oddalony o 2-3 kilometry, 2-3 ulice? Czyli przed wami perspektywa dojazdu do tego miejsca. Musicie tam dojechać, czyli musicie poprosić męża, partnera, musicie zamówić taksówkę, może skorzystać z komunikacji miejskiej, a może sami. Pamiętajcie, jesteście w trzecim trymestrze, dosyć duży brzuch. Te parę miesięcy zmęczenia już za wami. Nie jest łatwo. Musicie się przemieścić, dojechać do tego miejsca. A co jeżeli mieszkacie 20 km, 30, 50, a może 100 km od tego miejsca? Przejazd jest już jakimś problemem. Docieracie do tego szpitala, wchodzicie na izbę przyjęć, a tam okazuje się, że są już inne wam podobne, czyli inne kobiety w ciąży, które przyjechały na zrobienie badania KTG. Czyli przed wami perspektywa oczekiwania, godzina, 2, 3, no mam nadzieję, że nie więcej. Badanie KTG trwa 30 minut. Robicie to badanie, potem przychodzi lekarz, który to badanie interpretuje, opisuje i wracacie do domu. Szczęśliwi? Tak, bo zrobiliście to badanie. Zmęczeni? Tak, bo zajęło wam to dużo czasu na dojazd, na oczekiwanie. I przed wami tak w głowie taka perspektywa, że już jutro, już za chwilę będziecie musieli całą tą procedurę powtórzyć jeszcze raz. I jeszcze raz, i jeszcze raz. I pewnie pojawi wam się w głowie taka myśl, czy nie można inaczej. Jeżeli spojrzycie na ten problem bardziej globalnie, to okaże się, że na świecie są kobiety w ciąży, które są w ogóle wykluczone, które w ogóle nie mają dostępu do czegoś takiego jak badanie KTG. Bo akurat mieszkają w takim miejscu, że geograficznie są tak daleko oddalone od miejsca, w którym takie badanie można wykonać, że nie jest możliwe, aby tam się dostały. Jeżeli nawet już im się uda dostać do tego miejsca, może się okazać, że w tym miejscu nie ma działającego urządzenia KTG, a nawet jeżeli jest to urządzenie KTG, to może się okazać, że nie ma lekarza, który profesjonalnie takie badanie opisze, przeanalizuje. I teraz pojawia się pytanie, co możemy zrobić, aby to zmienić, aby pomóc tej kobiecie, aby miała dostęp do profesjonalnej usługi medycznej, usługi monitoringu czy diagnostyki w tym momencie, kiedy potrzebuje. Zanim odpowiem na to pytanie, posłużę się jeszcze jednym przykładem. Wyobraźcie sobie, że wszyscy jesteście rodzicami i macie jedno, dwoje lub troje dla większej dramaturgii, trójkę dzieci. I teraz wyobraźcie sobie, że wasze dziecko ma katar, zaczyna kasłać, może pojawia się stan podgorączkowy. Czy to już jest ten moment, żeby pójść z nim do lekarza? Sam jestem ojcem, mam dwójkę dzieci, 4- i 7-latka. I wiem, że odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta. W większości wypadków oczywiście wybieram opcję, idę do lekarza, zwalniam się z pracy, odkładam wszystkie obowiązki, dziecko najważniejsze, idę do lekarza. Dzwonię, umawiam, mam nadzieję, że uda się na ten dzień, udaje się lub nie, ale idę do przychodni. Trafiam na poczekalnię, tak zwane dzieci chore. I trafiam w miejsce, w którym może to moje dziecko jeszcze nie do końca chore i ja. Trafiam w miejsce, gdzie jest mnóstwo bakterii, wirusów, inne dzieci chore i mam idealną okazję, żeby nabawić się jakiejś, ubogacić się o jakąś nową infekcję. Czekam, wchodzę do gabinetu, w gabinecie lekarz usłuchuje moje dziecko, sprawdza, czy tam stetoskopem, czy w układzie oddechowym nie ma żadnych zmian i mówi, ja tutaj zmian żadnych nie widzę, proszę obserwować, ewentualnie dawać coś na wzmocnienie i ewentualnie przyjść za 2-3 dni, jeżeli objawy się nasilą. No i wracamy do domu i zastanawiamy się, czy nie można tego zrobić inaczej. Czy to było wszystko konieczne, czy nie można było załatwić tego inaczej, bez wychodzenia z domu na przykład. I teraz wróćmy do wcześniej postawionego pytania. Co możemy zrobić, aby dostarczyć tej kobiecie w ciąży, czy temu rodzicowi, usługę medyczną dokładnie wtedy, kiedy jej potrzebuje. Czyli na przykład w środku nocy, kiedy budzicie się i chcecie zobaczyć, czy z waszym dzieckiem, jesteście w ciąży, z waszym dzieckiem jest wszystko w porządku. Czy wtedy, kiedy jesteście na feriach, poza granicami kraju, w górach i wasze dziecko zaczyna mieć kaszel, katar i chcielibyście zweryfikować, czy macie szukać lekarza, czy nie, no co macie zrobić? Otóż, moi drodzy, rozwiązaniem jest telemedycyna. Telemedycyna, czyli medycyna na odległość. Telemedycyna to nic innego jak forma świadczenia usług medycznych, opieki zdrowotnej, łącząca w sobie elementy telekomunikacji, informatyki i właśnie medycyny. Telemedycyna dzięki zastosowaniu specjalistycznych technologii pozwala na przesłanie specjalistycznych informacji, obrazów statycznych i dynamicznych na odległość, a przede wszystkim pozwala na przeprowadzenie procesu diagnostycznego i postawienie diagnozy na odległość. Telemedycyna to nie jest coś, co powstało wczoraj. Jeżeli mielibyśmy sięgnąć do korzeni telemedycyny, to musielibyśmy się przenieść do lat 60., do USA. Bo tam właśnie armia amerykańska i NASA stawiały pierwsze kroki właśnie w telemedycynie. Potem z rozwojem głównie technologii telekomunikacyjnych pozwalających na szeroki dostęp nas wszystkich, dzięki smartfonom na przykład, do sieci GSM na przesyłanie dużych pakietów informacji, kiedy to wszystko stało się takie codzienne dla nas wszystkich i wtedy właśnie też telemedycyna zawitała, można powiedzieć, pod nasze strzechy, stała się ogólnie dostępna. Telemedycyna także przyczyniła się według mnie do miniaturyzacji urządzeń medycznych. Jak pewnie zauważyliście, nie mam dzisiaj slajdów, ale mam za to urządzenia telemedyczne, które chciałbym wam pokazać. Pierwsze z nich to tak wygląda mobilne KTG, czyli to jest to, co kobieta dostaje i co pozwala jej zrobić badanie KTG, w pełni profesjonalne badanie KTG, tożsame z tym badaniem, które zrobiłaby przy pomocy pielęgniarki w szpitalu, tylko dzięki temu urządzeniu ciężarna może zrobić to badanie bez wychodzenia z domu. W tej małej walizeczce ciężarna dostaje wszystko, co jest jej potrzebne, żeby zrobić właśnie to super profesjonalne, w pełni medycznie ważne badanie KTG. Jeżeli to badanie KTG zrobi, to urządzenie dzięki temu, że ma wbudowaną kartę SIM, wysyła to badanie do Centrum Telemonitoringu, bo urządzenie jest tak naprawdę tylko elementem całego systemu. I w tym Centrum Telemonitoringu są dostępni 24 godziny na dobę specjaliści, którzy to badanie zinterpretują w przeciągu kilku minut, bez wychodzenia z domu, bez konieczności tego jeżdżenia, korki, samochód, czekanie na poczekalni. Pacjentka dostaje informację zwrotną, czy wszystko w porządku i może się zająć dalej swoimi codziennymi zajęciami, czy musi się zgłosić do swojego lekarza, bo jednak coś jest nie tak. A nawet położna z Centrum Telemonitoringu może zadzwonić do kobiety i powiedzieć jej, co ma robić, uspokoić i tak dalej, i tak dalej. To jest rozwiązanie, które jest już dostępne, więc to jest tak naprawdę teraźniejszość telemedycyny. Ale jeżeli spojrzymy w przyszłość, to chcę wam pokazać inne rozwiązanie, które jeszcze nie jest dostępne na rynku, ale niedługo będzie. Wiecie, co to jest? To jest inteligentny stetoskop. Jest to taki stetoskop, niezwykły stetoskop, bo to jest stetoskop, który pozwala rodzicowi w domu zrobić badanie dziecka, tak naprawdę dorosłego też. I ten stetoskop wraz z zwykłym smartfonem pozwala na zbadanie w domu dziecka. Przykłada się to urządzenie do określonych miejsc na klatce piersiowej dziecka. Dziecko oddycha, ten stetoskop nagrywa dźwięki emitowane w układzie oddechowym. Następnie specjalne algorytmy, sztuczna inteligencja analizują te zapisy i tak naprawdę dają 3 konkretne informacje. Brak nieprawidłowości, to jest pierwsza informacja, jaką rodzic dostaje. Druga, zalecana dalsza obserwacja. Trzecia, zalecana konsultacja z lekarzem. Właśnie dzięki temu urządzeniu potencjalnie możecie odpowiedzieć sobie na pytanie jako rodzice, czy to już jest ten moment, żeby iść z dzieckiem do lekarza. Cytując doktora Sutkowskiego, prezesa warszawskich lekarzy rodzinnych, który powiedział, że 80% wizyt do lekarzy rodzinnych jest, około 80% wizyt jest niezasadnych, ponieważ pacjenci przychodzą z błahymi powodami. Sam 2 dni temu mój młodszy syn, 4-letni, miał problem, pojawiła się temperatura, pojawił się jakiś tam kaszel i co robić? Sam poszedłem z nim do lekarza. U lekarza usłyszeliśmy, no proszę obserwować, dawać coś na wzmocnienie i ewentualnie przyjść za parę dni. Proszę zostać w domu. Moi drodzy, przed telemedycyną bardzo jasne perspektywy. I jest bardzo dużo obszarów, w których telemedycyna może nam naprawdę pomóc. To wszystko zależy od was, od nas. I od waszej otwartości na tego typu rozwiązania. Rozwiązania, które naprawdę mogą nam ułatwić codzienne życie. Jesteśmy coraz bardziej świadomymi konsumentami. Z dużą atencją analizujemy produkty spożywcze, które kupujemy. Patrzymy, czy tam przypadkiem na tej spisie nie ma żadnych rzeczy, które nie chcielibyśmy spożywać. Jesteśmy mistrzami w googlowaniu, z czym się wiążą właśnie odczuwane nasze bóle, z jaką chorobą, czy to już coś poważnego, czy jeszcze nie. Bądźmy także otwarci na telemedycynę. Ja chcę jedną rzecz powiedzieć, że telemedycyna nie eliminuje lekarza z procesu diagnostycznego, z procesu leczenia pacjenta. Wręcz przeciwnie, telemedycyna jest tylko narzędziem w rękach lekarza do lepszej opieki nad pacjentem. Ktoś kiedyś powiedział, nie ma lepszego miejsca niż dom. Ja się z tym zgadzam. Dlatego jeżeli mam możliwość zostać w domu i w domu przeprowadzić proces diagnostyczny, monitoringu czy nawet leczenia. A jako alternatywę mieć siedzenie na poczekalniach, w przychodniach czy w izbach przyjęć, czy też spędzać dni na oddziałach szpitalnych, to ja wybieram tą pierwszą opcję. Dlaczego? Bo cenię swój czas i chcę, żeby się żyło lepiej. Dziękuję bardzo.